Cześć wam, dzisiaj ja jestem Wizwiz, nie witam was w grze, która nazywa się Harry Potter Magic Awakened. Jest to smartfonowe klikadło w świecie Harry Pottera, które jest taką koncepcyjną kontynuacją tego, co się działo w filmach, tego, co się działo w książkach. Czyli jeżeli przeczytaliście całą historię o Harry Potterze i chcecie się dowiedzieć, co było dalej, to ta gra imituje kontynuację, mniej lub bardziej jest, no, na dzień dobry wam mogę powiedzieć, że podoba mi się znacznie bardziej niż to przeklęte dziecko, które... To jest tak nieudany projekt, ludzie. Ja nie wiem jak to przeszło i dlaczego to przeszło. To jest gra na licencji, więc jest oficjalnie od tego całego Port Games, które oni tam mają. Twórcą jest deweloperem NetEase oraz Zen Studios, a wydawcą oczywiście Warner oraz Portkey Games. Portkey, nie takie donoszenia Portkey, tylko Portkey, ten do teleportu, to jest firma założona specjalnie do ogarniania gierek ze świata Harry'ego Pottera i do tej pory mają same porażki i same tragedie, bo szczerze powiedziawszy, żadna gra z Harry'ego Pottera, która wyszła pod mecenatem pieczą Portkey Games, nie była udana, mówiąc delikatnie. Najpierw było to zbieranie syfów, takie Wizards Unite, coś jak Pokémony Go, tylko Harry Potter Go. Bardzo, bardzo, bardzo nieudane, bardzo próbowałem ten produkt pokochać. Czasem tęsknię za niektórymi koncepcjami z tej gry, ale nie będę ukrywał, że były one zrobione na odwal się beznadziejnie i bez pomysłu oraz polotu, a już absolutnie nie było tam żadnej magii. Oprócz tego stoją za tym Hogwarts Misery, czy jako Mystery, Hogwarts Mystery, który też jest smartfonowym klikadłem i jest to tragiczna gra, wyciągacz hajsu i jedyne co przebija jako gorsze w moim rozumieniu to jest Diablo Immortal, więc dramat, ale no oni odpowiadają za to, żeby jakość była wysoka, więc jeżeli Portkey stoi za pilnowaniem jakości tego produktu, to trudno powiedzieć, że jest jakoś wybitnie dobrze na starcie. Może być, ale nie musi. Oni też odpowiadają za nadchodzące Hogwarts Legacy, znaczy pilnują, żeby było dobrze. I tam zapowiada się naprawdę dobrze, więc może być dobrze. Pytanie, czy jest. Ta gra na dzień dobry atakuje nas fantastyczną stylówką. To jest jak połączenie pierwszej, drugiej i trzeciej części filmowego Harry'ego Pottera z klimatem Tima Burtona. Po całości, ale tak naprawdę, naprawdę po całości i ja jestem zachwycony. Grafika w tej grze, a właściwie stylówka, bo grafika grafiką, jakość 3D, modele, animacje, okej, to jest dobre, ale stylówka, klimat jaki złapano jest... To jest to, czego chciałem zobaczyć więcej w filmach, to jest to, czego oczekiwałem, nie, że pójdą w mroczną, wyblakłą, czarno-białą prawie stylówkę, jak było od czwartej części dalej i wszystko było takie sztucznie mroczne, sztucznie pozbawione tych barw, radości, koloru. Tutaj tego nie brak, za to stylówka idzie w takim właśnie magicznym, dziwnym stronę Tima Burtona. Z mojej perspektywy, ja to tak odbieram, oczywiście nie Tim Burton był pierwszy z taką stylówką, ale najbardziej się kojarzy, przynajmniej w moim rozumieniu, a ja fanem Burtona bardzo jestem, cała kolekcja filmów gdzieś tam na DVD stoi, muszę zacząć się przerzucać na Blu-raye, więc jeżeli chodzi o stylówkę w tej grze, jest 10 na 10. Jeżeli chodzi o grafikę, też jest, powiedziałbym, takie 8-9 na 10. Nie ma na co narzekać, animacje są piękne, wszystko jest czytelne, do tego przejdziemy zaraz, czy aby na pewno wszystko. Przede wszystkim ta gra pozwala nam uczyć się czarów i troszkę czasem bez sensu, no bo w większości jest to Card Battler, to jest gra kolekcjonerska, gdzie czary są reprezentowane przez karty. Kolekcjonujemy te czary, ulepszamy je, jest drobny element może gacha, jeżeli tak to można powiedzieć. Uczymy się tych czarów, rozwijamy je i napierniczamy się nimi głównie z innymi graczami albo z potworami z questów, więc mocne PvE, mocne PvP z ogromnym naciskiem na kooperację, więc w tej grze kooperacji jest bardzo dużo między graczami, między postaciami, między domami i wewnątrz domów przede wszystkim. Ale czary. To troszkę momentami przypomina Magic the Gathering, bo z czarów moglibyśmy mieć, nie wiem, jakieś flipendo z poprzednich gier, albo jak się nazywał ten od ognia czar? Incendio! Tak, Incendio, a zamiast tego mamy na przykład przywołanie ogra, takiego jak Harry Potter z Ronem, a właściwie Ron za pomocą Wingardium Leviosa, nie Leviosa, zgarnął w pierwszej części Harry'ego Pottera i tego ogra możemy sobie przyzwać jak takiego chowańca czy zwierzaczka, że jej, wyczarowuje go, on się pojawia, idzie i właściwie jest mnóstwo elementów, które z Harrym Potterem się kojarzą tak wizualnie, że mamy te centaury, które w filmach były, mamy tego niuchacza, który był w fantastycznych zwierzętach i jak je znaleźć. I tych takich zwierzaków, pająków, nie pająków jest bardzo dużo i to są elementy naszej rozgrywki, używamy ich jak czary, a wiemy, że oni czarami nie byli. Oprócz tego, nasz młody czarodziej może się nauczyć kilku zaklęć, jak właśnie wspomniane incendio, że leci fala ognia, czy właściwie nie, w wypadku incendio to jest, tworzymy przestrzeń ognia i tam bardzo gnisto było i bardzo piekielnie było. Oprócz tego może możemy nadmuchać kogoś tak jak Harry Ciotkę i kilka innych różnych zaklęć na starcie jest. Są też zaklęcia, których być nie powinno, na przykład Avada Kedavra można złapać. Hadouga mi melduje, że złapana Avada Kedavra i brzmi bardzo creepy, wywołane głosem młodej postaci, takiego małego czarodzieja. Jestem pierwszoroczny. Avada Kedavra!
ten klimat, jest to dziwne, więc ja. Co do czytelności, wspominałem, że czytelność jest okej. I się zacząłem, bo czytelność, jeżeli chodzi o grafikę, grę i zrozumienie wszystkich zasad i wszystkich rzeczy naokoło, jest awesome. Jest fantastyczna, mi się bardzo podoba i nie mam z tym problemu, ale grając na swoim Pocophone Poco F1, muszę powiedzieć, że on nie ma największego ekranu ever. I to jest jedna z rzeczy, która może być problemem, bo jak widzicie tutaj zapewne wklejone elementy z rozgrywki PvP, jest przestrzeń plansza, po której się poruszamy, są dwie strony i napierdzielamy się czarami. I większy ekran pozwoliłby mi bardziej precyzyjnie uciekać od czarów, bo bardzo fajnie jest się tak ustawić, żeby no stać blisko czaru przeciwnika, który w nas łoi, ale nie stać w jego zasięgu i nie obrywać obrażeń, przez co daje nam to możliwość na kolejne ucieczki, czy przemieszczanie się tak, żeby nie tracić gruntu, nie tracić powierzchni. I tutaj przewagę będą mieli ludzie oczywiście z lepszymi, szybszymi telefonami i oczywiście większym ekranem, więc jeżeli ktoś może grać na tablecie, to jak najbardziej będzie miał przewagę nad tym, kto gra na małym telefoniku, więc z mojej perspektywy jest ok, ale jak przyjrzycie się tym rozgrywkom PvP, jak przyjrzycie się tym walkom, to muszę wam powiedzieć, że większość graczy totalnie nie ogarnia, stoją w obszarówkach, garniają obrażenia i nie kumają, co mają robić, więc raz spotkałem gościa, który mnie sprał, wytarł mną podłogę, gościa albo uczciwe w sumie, nie wiem, nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale no zmasakrowany zostałem całkiem i tutaj sytuacja jest taka, że właściwie nie miałem jak się bronić, bo miał lepsze karty, ogarniał bardziej niż ja, zdecydowanie dłużej w to grał i miotane w moją stronę zaklęcia mnie zbombardowały tak, że nie byłem w stanie uciec, nie byłem w stanie się obronić, nie byłem w stanie się wyłgać z tego problemu, więc mnie zmiótł. Ale wszystkie pozostałe pojedynki, jakie miałem, było w drugą stronę. Przeciwnicy nie uciekali, stali w miejscu, więc ja tylko odpalałem czary i bombardowałem, uciekając przed ich niemrawymi próbami sklepania mnie. Przez chwilę myślałem może nawet, że gram przeciwko botom, ale nie, grałem z tego co rozumiem przeciwko innym żywym graczom. Więc to jeżeli chodzi o PvP, mi się nawet podoba. Powiem wam, że rozgrywka tutaj podoba mi się. Zobaczymy, jak bardzo element gacza będzie na to wpływał, jak bardzo szastanie hajsem sprawi, że ten produkt będzie grywalny lub nie. Ja mam bardziej vibe takiego Star Wars Galaxy of Heroes albo Marvel Strike Force niż Diablo Immortal albo Ni no Kuni. Ta gra zresztą chyba też się nie ma opierać na NFT czy NFT, czy jak to się tam powinno czytać, whatever. Więc wygląda na to, że tutaj rozgrywka będzie bardzo spoko i o tej grze mógłbym się wypowiedzieć bardziej mocniej, ale nie do końca mogę, bo częściowo obowiązuje mnie NDA, bo ta gra wyszła, tak w ogóle miała premierę we wrześniu 2021 na Chiny i premiera na nasz zakątek świata była troszkę opóźniona, jeszcze jej nie ma, jeszcze jest beta, na którą możecie wbić, bo to jest otwarta beta, ale o ograniczonej ilości miejsc, więc jeżeli się serwery zapełnią, to już nie będzie można dołączyć. Jest na App Store, tam iOSie zapewne też, ale na Androidzie jest. I byłem na zamkniętej becie, o której za bardzo mówić nie mogę. Ta zamknięta beta była właściwie kopiuj wklej wersji chińskiej, tylko z próbą tłumaczenia mniej lub bardziej udaną. Muszę wam powiedzieć, że dużo się zmieniło, to znaczy ta gra jest dostosowywana do naszego rynku zbytu, do tego jak Europa czy Ameryka traktuje gry i jak my na to spoglądamy, więc wiele elementów zostało przesuniętych, zmienionych. Elementu gacha nie zaznałem ani w tej wersji, ani w poprzedniej, co byłem, ze względu na to, że po prostu tam był wyłączony, a tu jeszcze nie zacząłem z tego korzystać, jeżeli jest. Ale jest waluta premium, jest waluta standardowa farmiona w grze, że jest latanie na miotle, które niestety, przynajmniej na moim telefonie, działa beznadziejnie. Chciałbym zsynchronizować z padem i zobaczyć, jak się lata na padzie od Xboxa albo na padziku od PS5. Ale jedną z rzeczy, którą podkreślić muszę, to fakt, że ta gra ma bardzo dużo kontentu na starcie i takich dziwnych, różnych, rozstrzelonych rzeczy jak latanie na miotle, które mi się nie podoba, ale jest dopracowane. Walki PvP i walki PvP w koopie, które mi się podobają i są dopracowane. Czary, składanie deków z tych czarów, tych kart i dokładanie sobie przyjaciół i tego mentora, który tam zmienia system rozgrywki trochę, jest tego dużo i jest to system rozbudowany, który jest na tyle rozbudowany, że na starcie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest sensowne, czy to jest broken da broken i jak rozgryziecie system, to jest nie do przegrania, czy właściwie walki będą nudne. A tak się dzieje w większości gier karcianych, jeżeli to karcianką nazwać można. Co więcej, konstrukcja tego wszystkiego sugeruje, że w przyszłości mogą się pojawić lane'owe systemy PvP czy rozgrywki, że będą trzy lane'y jak w LoL'u i będziemy się na tych lane'ach klepali, korespondując z innymi graczami, przez co też będziemy mogli taktycznie bardziej rozbudować to, co się dzieje i jest to świetny patent, jeżeli zostanie zastosowany, bo to, co w grze zostało pokazane, jest awesome. Oprócz tego jest fabuła, która jest nie najgorsza, możecie dołączyć do jednego z domów, w tej
tej wersji bety standardowo rzuca was do Hufflepuffu, ale możecie wybrać inny dom. Zastanawiałem się między Gryffindorem, do którego nie będę leciał, a Hufflepuffem, żeby zobaczyć, jak wyglądają ich dormitoria. Na chwilę obecną dormitoria nie zachwycają wyglądem, bardziej przypominają Recolor niż różne dormitoria, tak jak będzie to miało miejsce w Hogwarts Legacy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo przetestować. Ja poszedłem do Hufflepuffu, żeby zobaczyć, jak wygląda u Huffonów i... Okej, jest jedna z postaci, która automatycznie dołącza do naszego domu fabularnie i wokół tej postaci fabuła będzie się kręciła, czyli my nie jesteśmy wyprańcem i jeżeli chodzi o świat tej gry, to wszyscy gracze tam teoretycznie po tym zamku biegają, ale ta postać jest jedna, tylko nie jest sprecyzowane, w jakim domu ona jest. I my wszyscy tańczymy wokół tej postaci, mniej lub bardziej. Jest tam kilka elementów, które będą ze sobą korespondowały i wszyscy... Wszystkie postacie poboczne NPC są przypisane do konkretnych domów i do konkretnych ról, więc wchodząc z nimi w interakcję, będziemy je znali od tej samej strony jak inni gracze, którzy też z nimi tam gadają i ich klikają, oprócz tej jednej postaci, która jest jakby postacią centralną i ona musi być w tym samym domu co gracz, dlatego jest to zmieniane. Na chwilę obecną wydaje mi się, że gra jest założona z myślą, że jest się w Hufflepuffie, tak samo jak macie Genshina, gdzie ogólnym założeniem takim odgórnym było, że Ether jest tą postacią, którą gra gracz, a Lumin jest bliźniaczką, której szukamy. Oczywiście dowolność jest pełna, tak samo tutaj. Po prostu to, co było napisane oryginalnie, nie do końca się zgadza z tym, jak grają gracze. Więc ta postać centralna, nie mówimy o niej za dużo, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, bo każdy zna ją od swojego domu, ale od tej samej strony, a cała reszta jest do poznania. Tyle, ludzie, na starcie wam mogę powiedzieć, że moje pierwsze z tej bety kilkanaście godzin kilka godzin grania na razie, bo nie miałem czasu pograć więcej i troszkę materiału nagram, żeby móc ten odcinek złożyć i wrzucić. Jest bardzo na plus. Mi się ta gra podoba. Nie wiem, na ile jest w stanie znaleźć miejsce na rynku, szczególnie, że teraz są znowu dramy z autorką J.K. Rowling i tam się tłuką, obrzucają błotem w jedną, w drugą stronę. Nie chcę się nawet dochodzić do tego, kto tym razem ma rację, czy mówi prawdę, czy czyje błoto jest zakłamane bardziej, obojętnie, nie rusza mnie to. Więc Harry Potter znowu jest tematem kontrowersyjnym bardziej niż mniej, co może pomóc albo może zaszkodzić tej grze. Moja rozgrywka tutaj była bardzo przyjemna, więc na starcie chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że gracze dadzą tej grze szansę, bo jeżeli ma ona się potknąć, to ze względu na własne słabości, a nie ze względu na to, że jest jakaś tam drama obok. Ale jak wiemy, to nie ma znaczenia. Liczy się PR i liczy się, jak dobrze produkt zostanie sprzedany, a jest o nim bardzo cicho. O dziwo. Spodziewałem się nie wiadomo jakich fanfar, jak to będzie wychodziło. Szczególnie, że ludzie te 2-3 lata temu, jak gra się dopiero zbliżała do premiery w Chinach, hypowali ją strasznie, nie mogli się doczekać i teraz wyszło, jest takie byłem na becie chińskiej, byłem na becie europejskiej, jestem teraz na tej półotwartej, właściwie praktycznie otwartej becie i tak cisza i spokój. Jest to zdumiewające, ale jest cisza i spokój. Więc jeżeli macie czas, chwilę, ochotę, śmignijcie, ograć sami i wyrobić sobie własne zdanie, bo serwery są otwarte do 29. Jeżeli nic nie pokręciłem, czyli zostały nam troszkę ponad 2 tygodnie grania w ten produkt, a potem cały progres zostanie skasowany, więc wszystko, co przetestujecie, pójdzie z dymem, dlatego poszedłem do Hufflepuffu, spalimy to, a potem będziemy mogli stworzyć postacie na nowo, trafić do Ravenclawu, właściwie będziemy mogli stworzyć postacie, bo tutaj na samym początku można było tylko porolować trochę wyglądu, a potem dopiero będąc w Hogwarcie można zacząć zmieniać wygląd tak, żeby się dostosować do tego, co sobie człowiek wyobraża. A oryginalnie powinno być tak, że idziemy na ulicę Pokątną i tam dokonujemy pewnych wyborów. Tego całego elementu brakuje. Z tego co wiem, jest on w wersji chińskiej, u nas go nie ma. Powinien być. Jeżeli został usunięty, to nie rozumiem dlaczego, ale widziałem nagrania z tego, sam tam nie byłem, bo nie potrafiłem się przebić przez język chiński wtedy. Nie ma to większego znaczenia. Jeżeli jesteście w klimatach Pottera, jak najbardziej polecam ze swojej strony przynajmniej się zapoznać. Gierka jest oczywiście free to play i teraz jest na becie. Miłego, do następnego i hej! Ciśnienie szaleje, góra dół, ja nie wyrabiam. Deszcze za oknem, za chwilę słońce, za chwilę znowu leje. Po prostu... Zło.